Teraz zajmujemy się tą panią. Zrobiłaś rozjaśnienie, tak? Tak. Słuchaj, dla mnie na razie trochę ten kolor jeszcze za bardzo jest taki oczywisty. Mhm. Teraz tonujemy włosy? Tonujemy, tak. Dobrze. Wybierz dobry toner, żeby tę różnicę teraz trochę złagodzić, okej? Okay? Dobrze. Czekam na super efekt. Co teraz ma zrobić? Jak pomieszać? Jakie proporcje? Czym będziesz tonowała? 10 mm. 10 mm. Włącz wagę. Tam nic nie ustawię, ustawić się. Jak miseczkę położysz, to musisz wyzerować. Siostra Sylwia mogłaby się trochę bardziej uaktywnić. Jest cały czas taka trochę wycofana. Trzeba jej podpowiadać, co ma robić. No moim zdaniem takie asystowanie jest trudne, bo też trzeba tak jakby wybiegać poza to, co ona chce zrobić. Nie musisz oddzielać tu, tak. Normalnie już. Okay. Nakładaj. Tylko tu trzeba tak. No, tu. Całe włosy to nie przeszkadza, bo te niepofarbowane ci nie wytonuje. Oj, wydaje mi się, że Dominika musi nauczyć się zarządzać starszą siostrą. Normalnie. Szybko, szybko. Pach, pach. A patrz, jakimi słowami to zastąpię, okej? Okay? No. Tak. Nakładaj ten toner szybko, ale postaraj się dokładnie. I każdą warstwę rozszerz i rozmasuj. Lepiej. Rozumiesz? Mhm. I taki ma być szef. Trudno jest mi wydawać polecenia siostrze, bo to jednak siostra, prawda? Jeszcze starsza. Ojejku. Grzebienie wylatują. To mój pierwszy raz. Czekaj, tym grzebieniem nie. Ja wiem, pójdę zdezynfekować. No, dobra decyzja dyrekcji. Umyć grzebień albo dać nowy. Tam, weź. No grzebieni to my mamy ho, ho, ho. Nie, bo widzisz... Matko. Leci ci. Siostrze jest chyba jeszcze trudniej. Drugi grzebień, proszę państwa. Przejmujesz pracę? Ja się może za bardzo stresuję teraz. Zostałam tak od razu na głębokie wody. I się stresuję. Potrafię zrobić podział, bo uczyłam się tego w szkole, ale nie wiem. Stresuję się. Bo robiłam, naprawdę robiłam kilka razy. Czym ty się tak stresujesz? Nie wiem. Co? Kamery. Zwykłym przedziałkiem? Tak. Czasem najzwyklejsze rzeczy nie wychodzą. Chodź, coś ci powiem. Czas na szczerą rozmowę z Maćkiem. Wiem, że potrafię, a nie jakoś nie umie tego... Co to było? Stresują mnie kamery. Pana obecność. I myślisz, że w to uwierzę? Zestresowałam się. A może ci się nie chce po prostu postarać? Siostrze praca idzie powoli, dopiero się uczy. Nie ma jeszcze, tak jak mówiłam wcześniej, takiej pewności siebie. Musi dopiero nabrać. Chcę się postarać. Takie stanie obok kogoś, wiesz... Cały dzień... To nie jest w ogóle pomoc. Słowa być może gorzkie, ale za to prawdziwe. A intencje Maćka jak najlepsze. Posłuchaj mnie, bo ja chcę szczerą rozmowę z tobą, bo albo kończę ten program z wami razem, albo skończę tylko z twoją siostrą. Rozumiesz? To ja tu przyjechałem i zależy na tym, żeby z wami to zrobić dobrze, ale to tobie też powinno zależeć na tym. No, jak Sylwia płakałaby mi bardzo smutno. Spójrz na mnie. Obiecasz mi, że będzie lepiej? Tak. Weź przejdź już fazę, nie wiem, dorosłości. Postaraj się trochę bardziej. Chcesz być tą fryzjerką? Tak. A ja wierzę, że możesz nią być. Tylko pomóż mi trochę. Troszkę się martwię o Sylwię, ale wiem, że sobie da radę. Idziemy? Spróbujesz jeszcze? Czy chcesz mieć chwilkę sama? Chcę mieć sama. Dobra. To przemyj sobie tą sytuację. Zapamiętaj to uczucie. Bo ja chcę, żeby ono było już ostatni raz. Zostawiam cię tu, ja wracam do pracy i za chwilkę na ciebie czekam. I chcę zobaczyć solidną siostrę, drugą. Okej? Okay?